Kolejny temat to obwodnica, na pewno, na którą mieszkańcy czekają i też cisza taka jest w temacie. Chciałem zapytać, to znaczy, tak, cisza może w eterze, natomiast z Energopolem prowadzimy cały czas rozmowy, dlatego że tam zostały wprowadzone propozycje zmian w obwodnicy. I ze względu na to, że to podrożyło jednak obwodnicę o prawie 12 milionów złotych, dlatego ja doszedłem do wniosku, że musimy wrócić do pierwotnego planu. I stąd delikatny poślizg w wykonaniu obwodnicy. Cały czas jesteśmy, mówię, z Energopolem na etapie rozmów, kończenia właściwie przygotowania do tego, żeby ta pierwsza przysłowiowa łopata została wbita. Wracając do początku naszej rozmowy, nie powiem kiedy. Nie, oczywiście, przepraszam, to może nie na miejscu żart. Chodzi mi o to, że faktycznie nie chcę podawać terminu, żeby potem też no, nie wprowadzić takiej niezdrowej atmosfery, że ktoś mi powie, no ale obiecał pan, że pierwszego tego i tego miesiąca ta łopata będzie wbita. Faktycznie w momencie, kiedy już z Energopolem będziemy mieli dokładnie wszystkie rzeczy załatwione i uzgodnione, to wtedy faktycznie myślę, że z panem redaktorem umówimy się na rozmowę, żeby powiedzieć tak, wtedy i wtedy ekipa wchodzi i zaczynamy budować. Dla mnie to jest bardzo ważna inwestycja, ponieważ w kontekście tego, o czym też już kiedyś mówiłem, powrotu do tej koncepcji Czwórmiasta, w momencie, kiedy będzie budowa drogi ekspresowej z Niska do Kielc, ja chciałbym, żeby naszą obwodnicą, potem drugą jej częścią, wpiąć się do ekspresówki, żeby jednak była możliwość no, lepszej komunikacji ze stolicą. Dlatego bardzo mi zależy na obwodnicy. Czy przez te opóźnienia kwota tej obwodnicy się zwiększa? To znaczy nie tyle się zwiększa, jeżeli chodzi o koszt, natomiast na pewno będziemy musieli rozmawiać na temat tego, czy Energopol faktycznie włożył dodatkowe pieniądze, dodatkowe swoje wysiłki w projektowanie, w nowe projekty, no, których nie ja byłem ojcem. Ile w tym momencie brakuje nam do obwodnicy? Do obwodnicy brakuje nam około 9 milionów, około. To jest bardzo duża kwota. Bardzo duża kwota, tak. Mam pomyślną wiadomość z Urzędu Marszałkowskiego, udało nam się w tej chwili uzyskać 1 milion złotych. Myślę, że to nie jest koniec.